Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy tunigować sobie ten samochód i jest to... Kurde, nigdy nie potrafię wymówić nazwy tego samochodu. W każdym razie należy do klasy sportowej i ma znaczek V12 tutaj z boku. Zanim jednak pojedziemy tym autem do... salonu tuningowego kupimy sobie, znaczy ja kupię sobie samochód, który nazywa się Progen. Ponieważ ostatnio robiłem dużo napadów, a konkretnie geniusza zbrodni, nie wiem czy w ogóle mam miejsce gdziekolwiek w garażu. Robiłem sobie geniusza zbrodni, dlatego mam sporo kasy, konkretnie 11 milionów. Kupiłem sobie jeszcze hydrę, która jest na przecenie. Kurde, gdzie by tutaj... Cholera, tu nie ma miejsca, tu jest miejsce. Poszło, 2 miliony 200, a teraz możecie sobie zobaczyć, że jest, czy są jeszcze, są jeszcze na wyprzedaży pojazdy wojskowe. Tak, hydrę sobie kupiłem, jeszcze sobie kupię Insurgenta, który jest sobie tu. O, no okej, dobra, to teraz musimy znaleźć miejsce dla Insurgenta. Na pewno kilka samochodów będę musiał sprzedać, a tak, o, tutaj było miejsce, spoko. Kilka samochodów będę musiał sprzedać i są to na pewno samochody halloweenowe, których nie lubię, są wolne i w ogóle. Może ze dwa motocykle, żeby zrobić miejsce na nowe samochody do tuningu. Na pewno samochód, który jest tutaj obok, pięciodrzwiowy, wyleci z mojej kolekcji. To są samochody, które zresztą ukradłem z ulicy. Przypominają trochę Mercedesy. To jest chyba S63, a tamten to jest A63. Tak myślę. No, to co? Jedziemy. Jedziemy tunigować sobie dzisiaj S63 AMG. Jak on brzmi? Niby fajnie, ale ten dźwięk nie jest taki mercedesowy, nie jest taki AMG. Jest taki bardzo cichy, wyciszony. Kojarzycie może odcinek, nie wiem czy kojarzycie, ale polecam wam obejrzeć odcinek, gdzie jechałem właśnie w Fordzie Horizon. Mercedesem AMG S63 czy Mercedesem S63 AMG. Polecam zobaczyć z tego względu, że tam ten dźwięk samochodu został niesamowicie zrobiony, nie wiem, nagrany czy odwzorowany, nie mam pojęcia, ale samochód tam brzmi niesamowicie i polecam w ogóle to zobaczyć. Zobaczyć, usłyszeć ten odcinek. Wow, po prostu miażdży łeb. Naprawdę. To jest świetna sprawa. Dzisiaj ten samochód i ja już sobie sprawdzałem opcje tuningowe do niego, myślę, że możemy z niego zrobić coś fajnego. Wersja A63 nie posiada takich modyfikacji jak ten samochód, ale też posiada tych modyfikacji sporo. Także co, jedźmy, zobaczmy. To jest klasa sportowa. Jestem bardzo ciekawy po tuningu, ile ten samochód będzie wyciągał. Myk, naprawiamy pancerz. Wszystko kupujemy, będzie to na pewno samochód, którym będę chciał jeździć. W końcu mogę go sobie stunigować, chciałem go zrobić z wami, dlatego czekałem długo na ten tuning. No i tutaj taka zagadka, czy zrobić lepiej z tą dokładką, czy bez? W zasadzie są to elementy tuningowe bardzo podobne do ostatniego tuningu, gdzie tuningowałem Sentinela XS chyba. XF? Mi się zawsze to myli, XF albo XS, XS chyba. No to właśnie podobnie, był odsłonięty intercooler i ta dokładka. Tutaj też tak zrobimy, chcę aby to było, no wyglądał ten samochód bardziej tak sportowo. A z tyłu mamy taki dyfuzor, niech sobie będzie, silnik. Myk, to jest klasa sportowa, więc powinien osiągać prędkości na poziomie 120 km na godzinę, mil na godzinę. No jestem ciekawy czy tak będzie. Co do wydechów, no to tutaj chyba najlepiej wygląda ten standardowy, fabryczny. Pasuje, myślę. No bo te takie okrągłe. Pasuje do tylnego zderzaka najbardziej. Niech sobie zostanie ten standardowy. Grille. No i tu możemy sobie zamontować emblemat. Mnie się podoba wersja bez emblematu, standardowa. No i maska. Możemy dać sobie maskę z włókna węglowego, to jest fajne, bo zaraz zamontujemy sobie też dach z włókna węglowego. Klaksony. Weźmy sobie... Nie wiem jaki tu wybrać.
Okej, okay, niech sobie będzie ten. Światła, damy ksenonowe. Tutaj nie ma takich fajnych żółtych jak w innym Mercedesie, którego już sobie kupiłem. O, no i zastanawiam się nad neonami. Tu chyba jeszcze będzie można dodać progi. Tak myślę. Ja wiem. Na razie damy bez neonów. Zobaczymy później. Muszę zapłacić tutaj pełne pokrycie, bo to jest skradzione auto i to jest ciekawe, bo jest to chyba samochód jeden z takich szybszych i mimo to można go sobie wziąć z ulicy i jest już nasz. Także to jest spoko. Nie wiem, jaki tu kolor wybrać. To jest metalowy. No właśnie, może by taki złoty dać. Fajnie to wygląda. Dajmy sobie taki. Długo się coś kupuje, ale okej. Okay. 50 tysięcy, nie żałujemy. Klatka. No i tutaj nie tylko nam się zmienia... Moment, a to ciekawe. Nie tylko nam się zmienia wnętrze samochodu, ale także na nadkolach są pododawane, nie wiem, nity czy śruby. No i zobaczmy, jak to w środku wygląda. I teraz zobaczcie na jedną rzecz. Niby obniżamy się, tak? Jak jesteśmy w środku, to nasze pole widzenia się obniża, jak zainstalujemy fotel kubełkowy i to jest ok. Ale zobaczcie, że głowa Asuki się nie rusza, no nie? Jeśli wymieniamy fotele. Także to jest trochę takie dziwne, niedopracowane może troszeczkę, bo Asuka ma oczy w tym samym miejscu, a mimo to, gdy zmienimy sobie na kamerę ze środka, no to to pole widzenia się troszeczkę zmienia w zależności od tego, jakie fotele sobie zainstalujemy. Ale okej, to jest taki szczegół, doczepiłem się może niepotrzebnie. Dajmy sobie klatkę, dach z włókna i możemy sprzedać za 71 tysięcy. Zainstalujemy sobie progi. I tutaj mamy dwie opcje. Albo z takim dodatkowym elementem z włókna węglowego, albo bez tego elementu. I teraz właśnie, ponieważ mam dach i maskę z włókna węglowego, to powinien ten próg pasować też z włókna węglowego, ale jakoś tak wydaje mi się, że ten zwykły bez tego elementu z włókna węglowego pasuje lepiej. Nie wiem. Może to tak, jestem głupi i tyle. No i spoiler. Kaczy spoiler. Podoba mi się. Ale mamy jeszcze takie dwie opcje pozostałe. Kaczy spoiler jest spoko. Ja bym go sobie zostawił. No, niech sobie będzie. Myk. Zawieszenie. No i tutaj już jest inna sprawa zupełnie. Samochód dosyć mocno się obniża i podejrzewam, że fajnie będzie wyglądał. Myk. I skrzynia biegów. Rajdowa. I zostało nam jeszcze do zainstalowania turbo. Czy mi się wydaje, czy te światła się troszeczkę zmieniły teraz? Może mi się wydaje. Turbo. Nie wiem, która modyfikacja sprowadziła tą zmianę. Możemy sobie to zaraz przejrzeć. Felgi są naprawdę w porządku, te, które mamy. Myślę, że do takiego gangsta wozu by pasowały... W sumie każde szyby tu pasują. Limuzynowe i takie. Dam limuzynowe. No i co? Jeszcze chcę tylko sprawdzić reflektory, bo to mnie zastanawia, która modyfikacja wprowadziła zmianę tych reflektorów. Może mi się wydaje, może żadna. Sprawdzę jeszcze maskę. Nie, no to one musiały takie być w takim razie. No i dobra, mamy coś takiego. Jeszcze spróbuję jedną rzecz, bo mamy tu lakierowanie i weźmy sobie perłowy. Kurde, musimy mieć lakier metaliczny, żeby zastosować perłowy kolor. No a ja sobie zainstalowałem metalowy. No ale dobra. Zapomniałem, nie zmieniłem felg, bo te mi się podobają, ale w sumie... A zajadę jeszcze raz, sprawdzę te felgi może. Insurgent został dostarczony, to wspaniale. Insurgent też posiada fajne modyfikacje. Dlaczego go kupiłem? Kupiłem go dlatego, że nim sobie trochę pojeździłem, no i bardzo fajnie mi się nim jeździło. Powiedziałem, nie no, muszę go koniecznie sobie zdobyć, kupić. No i kupiłem. Ale to jeszcze wam opowiem w innym odcinku o nim cokolwiek. Teraz, kurde, gdzie są te koła? Klatka, sprzedaj progi, spoiler, jest. Rodzaj kół. A, no tak, jeszcze musimy kupić kuloodporne koła. Ale to zaraz, na razie wybierzemy sobie rodzaj kół.
Wybierzemy sobie rodzaj kół. Tu chyba będą pasować luksusowe. Tych nigdy nie instalowałem i w sumie pasują nawet do tego modelu. Okej, okay, kolor. Weźmy z... ale fajnie się kolorują. Damn. Nocny fiolet wygląda, okej. Na razie zainstalujemy, ale jeszcze popatrzę. Wow! Jaskrawy niebieski. No nie no, do tego modelu raczej nie pasuje. Wow. No, te jeszcze bardziej pasują i kosztują nawet mniej, malowanie kosztuje mniej. No dobrze, to sobie zostawimy, projekty opon. Tutaj mamy coś takiego, ale to raczej nie będzie pasować. Ulepszenia kuloodporne. A w poprzednim odcinku tunigowałem, jeszcze wcześniej, tunigowałem Zentorno. No i zapomniałem zainstalować kuloodpornych opon. No i miałem później problemy. Ale spoko. Okej, okay, czarny dym spod opon. No i mamy gotowca, tak? Spróbujmy tym pojeździć. Tu się zebrała cała ekipa, proszę bardzo. Też mają Mercedesy. To jest fajny samochód. No dobra. O, i teraz będą się wszędzie te Mercedesy pojawiały, a ja tego specjalnie byłem na napadzie i mówię, nie no, muszę go mieć, a tylko na napadzie się pojawił, więc postanowiłem na napadzie po prostu go sobie zaprowadzić do garażu. W każdym razie, zobaczmy teraz prędkość maksymalną. Okej. No, powiem wam, że z kokpitu dużo fajniej brzmi ten samochód i leciutko osiągnęliśmy 100 mil na godzinę, to bardzo... bardzo fajnie i zaraz zobaczymy, co się stanie na prostej, ładnej drodze. No myślę, że 120 powinniśmy polecieć, jeśli tak, to będzie to jeden z lepszych samochodów, jakie możemy zdobyć. Na wybojach udało się do 110, jest 120, trochę ponad 120 mil na godzinę. Czy utrzymuje tę prędkość? Tak się zastanawiam, czy utrzyma. No na razie utrzymuje, więc jest to chyba prędkość maksymalna dla klasy sportowych samochodów. No, kurde, powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Daję radę, także jest to samochód na pewno fajny do takich długich tras, gdzie musimy gdzieś sobie daleko dojechać i no wygląda fajnie. Piszcie w komentarzach, czy pasuje ten kolor do tego samochodu, do stylu tego auta. Czarny, matowy pasował też bardzo. No ale chciałem mieć troszeczkę innego. Wszyscy właśnie dają te czarne. No. I jeszcze jedna sprawa. Piszcie też w komentarzach, czy usunąć tą dokładkę z przodu. To jest Mercedes. No ja bym powiedział, że jemu ta dokładka tak nie do końca pasuje. Ale z drugiej strony jest to taka dodatkowa opcja i też jakoś ten Mercedes fajnie z tym wygląda. Także piszcie w komentarzach co do tych opcji. Kurde, ktoś mi tu zasłonił. To do tych, ojej, zobaczcie na teksturę. Tekstura brudnej nawierzchni, no nie? Trochę się tutaj wtapia dziwnie. W każdym razie auto jest kozackie. No moim zdaniem jedno z takich fajniejszych, jeden z takich fajniejszych modeli. Tym bardziej, że ja akurat bardzo lubię Mercedesy z tego rocznika, jak właśnie chyba jest ta imitacja tego auta. No ale powiedzcie sami, czy to nie jest piękne? Super ten samochód wygląda moim zdaniem. No ale czekam na wasze opinie o tym samochodzie. Opcje tuningowe są jakie są, ale też trzeba przyznać, że te opcje są dość podstawowe. One były dostępne prawdopodobnie od początku tej gry, więc nie jest to nic nadzwyczajnego, aczkolwiek fajnie można sobie ten samochód zrobić i jest dość szybki. Został jeszcze do stunigowania ten drugi Mercedes A63, nazwijmy go. Ja nie potrafię mówić nazwy tych samochodów. One mają bardzo podobne nazwy, czymś się tam różnią, ale no nie wiem, jak to się wymawia, serio. W każdym razie jeszcze sobie sprawdzimy, jak samochód spisuje się na zakrętach. Tak bardzo, bardzo po... ogólnikowo wam powiem może o tym samochodzie, jak się go prowadzi, dlatego że ja jeszcze dużo nim nie jeździłem, z tego względu, że go dopiero co stuningowałem, tak? I też nie miałem wykupionego ubezpieczenia na niego, więc jakby mi gdzieś tam wybuchł, no to by mi już do garażu chyba nie wrócił. Dlatego no nie chciałem nim za bardzo wyjeżdżać z garażu i mało go używałem, ale zdecydowanie będzie to jeden z moich ulubionych samochodów, jak jest na przykład, ojej, jak jest na przykład Sentinel. Zainstalowałem sobie pancerz i zobaczcie, od takiego uszkodzenia, uderzenia
Jest tylko jakieś zarysowanie w miejscu, gdzie powinna być tablica rejestracyjna. Także konkret, też fajnie. No dobra, sprawdźmy teraz. O, troszeczkę zarzuciło, ale jeszcze w miarę można. Wow! O kurde. No! Nawet fajnie się wchodzi w drift. Lekko się naciśnie ten ręczny. I samochód tak fajnie power slajduje, można powiedzieć. Fajnie to wygląda i takie. Mam kontrolę nad tym samochodem podczas tego ślizgu. To jest miłe. Ale no z kolei, gdy jedziemy po takich wybojach i skręcamy, no to auto traci przyczepność, co nie jest miłe. Można łatwo nim zarzucić, no. Z tego co widzę, na pierwszy rzut oka, tak jest. Ale z drugiej strony można trochę podriftować. Oczywiście to nie jest poziom mamby. Zobaczcie, ten samochód ma dobrą trakcję. Dosyć dobrze się zbiera, nie najlepiej może. Ale na pewno nie jest to bardzo ciekawy samochód, jak dla mnie, z wyglądu. I no też niewiele osób go używa na co dzień do jazdy. Na przykład podczas robienia napadów. Większość osób wybiera to takie jakieś głupie samochody, typu jakieś tam halloweenowe, albo te takie, znaczy głupie. No dla mnie są takie dziwne. Ciężko się robi te triki, ale to też kwestia wprawy. Na początku ciężko, później będzie już pewnie lepiej. No nic, fajna bryka. No mogę wam ją polecić, naprawdę, bo jest ciekawa. Jest taka inna niż te wszystkie inne oklepane progeny, którego kupiłem przed chwilą. Ale progena też sobie stuningujemy jak najbardziej. Ojej, coś tam. Ja się chowam do garażu. Chowam się do mojego nowego garażu. Tak wygląda ten wóz. Mercedes, po moim tuningu. Kolor, no myślę, że mógłby zmienić i też chyba wywalę tę dokładkę, no ale piszcie w komentarzach, co waszym zdaniem by bardziej pasowało. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku o tuningu tego samochodu. Zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Chowane, tak, jeśli się jedzie w kasku, takim jak ja mam na przykład, ale no kurde, on jest ciężki, niefajny i źle się z nim czuję, jak sobie jadę rowerkiem. We'll be right back.